zacznie wydawać stota. Ale to strasznie zwariowane miejsce. Kwadratowe korzenie. Równa się 3,14159926535897 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cześć, Donald. To ja? Co tu jest? Kraina Matmagi. Bardzo dziwnie. Nie słyszałem. To kraina wspaniałych przygód. To kto? Jestem duchem. Prawdziwym duchem przygody. Fajnie. Co teraz? Podróż po krainie matematycznych czarów. Matma? To dla mędrców. Mędrców? Poczekaj, Donald. Lubisz muzykę, prawda? Tak. Bez tych, jak mówisz, mędrców nie byłoby muzyki. Uwaga! Przenosimy się do starożytnej Grecji. Czasy Pitagorasa, największego z mędrców. Pitagoras? Ojca matematyki i muzyki. No to żartuj. Tak. Matematykę spotkasz w najdziwniejszych miejscach. Patrz. Bierzemy strunę. Mocno ją napinamy, szarpiemy. Dzielimy na pół. Znów szarpiemy. Widzisz? Ten sam ton, tylko oktawę wyżej. Podzielmy następny odcinek i następny. Pitagoras odkrył, że w oktawie występuje proporcja 2 do 1. Z prostych ułamków otrzymał to. Z tej harmonii liczb powstała dzisiejsza gama. Nie spodziewałem się tutaj matematyki. Możesz sobie wyobrazić, jak cieszył się Pitagoras, gdy dzielił się swoimi odkryciami z kolegami, grupą uczonych zwanych Pitagorejczykami. Spotykali się oni potajemnie, by dyskutować na temat swoich odkryć matematycznych. W spotkaniach tych udział mogli brać jedynie członkowie bractwa. Mieli swój tajny znak, pentagram. Zobaczmy, jaki jest temat dzisiejszego spotkania. Podstawy naszej współczesnej muzyki stworzyli Pitagorejczycy, zafascynowani matematyką.
Co? Fajna kapela. A więc jestem Geralt Mądrzec. To właśnie nasz przyjaciel Pitagoras odkrył, że pentagram jest pełen mat magii. Długość połączonych dwóch krótszych odcinków jest równa długości trzeciego. Ten odcinek wykazuje magiczne proporcje słynnego złotego podziału. Drugi i trzeci odcinek równe są czwartemu. I tu też mamy złoty podział. Ale to dopiero początek. W pentagramie kryje się także tajemnica budowy złotego prostokąta, który Grecy podziwiali za jego piękne proporcje i magiczne właściwości. W Gwieździe złoty prostokąt zawiera się wiele razy. To niesamowity kształt. Może się on dzielić w nieskończoność. Wszystkie te prostokąty mają dokładnie takie same proporcje. Ta figura zawiera też magiczną spiralę, która łączy odpowiednie wierzchołki powstałych prostokątów. Dla Greków ten złoty prostokąt to kanon piękna. Znajdziemy go też w starożytnej architekturze. Partenon, jedna z najsłynniejszych greckich budowli, zawiera bardzo wiele złotych prostokątów. Same złote proporcje dostrzeżemy też w rzeźbach. W następnych stuleciach złoty prostokąt był wyznacznikiem koncepcji piękna w architekturze Zachodu. Wspaniałym tego przykładem jest katedra Notre Dame. Malarze okresu odrodzenia też znali tę tajemnicę. Nawet obecnie złoty prostokąt odgrywa ważną rolę. Współcześni malarze na nowo odkryli magię tych proporcji. Występują one zresztą w wielu dziedzinach życia. O, rady. To jest matma. To są moje ulubione proporcje. Donald. Pasuje do mnie? Nie. Świetne proporcje. Niezupełnie. Niestety nie. Nie wszyscy możemy być doskonali. Ach, tak? No, jestem doskonały. Skoro już wpasowałeś się w pięciokąt, to zobaczmy, jak natura wykorzystuje tę proporcję matematyczną. Petunia. Odmiana jaśminy. Rozgwiazda. Woskowiec. Do naturalnego pitagorejskiego stowarzyszenia gwiazdy należą tysiące członków. We wszystkich dziełach natury dostrzec można matematyczną logikę, a liczba przykładów jest nieograniczona. Thank you.
Magiczne proporcje złotego podziału często widać w spiralach projektu Natury. Ogromna liczba form matematycznych przywodzi na myśl słowa Pitagorasa. Wszystko jest liczbą i kształtem matematycznym. Tak, matematyka jest obecna w muzyce i w sztuce i właściwie wszędzie. Reguły są zawsze takie same, co odkryli już Grecy. Jak, Donald, podobała ci się geometryczna podróż? Oczywiście, matma to dużo więcej niż dwa dodać dwa. O tak, Donaldzie, ona jest też w grach, wiesz? Serio? O rety. Weźmy tę z planszą, z polami. Warcamy? Nie, szachy. Aha. To matematyczny pojedynek dwóch umysłów. To gra, która od wieków cieszy się popularnością wśród królów i zwykłych śmiertelników. Lewis Carroll, słynny matematyk i pisarz, uczynił z szachów główny temat swojej książki Po drugiej stronie lustra. Alicja trafia do świata, nie zawsze uprzejmych, figur szachowych. Wielkie nieba, cóż to jest? Tak na moje oko, to chyba zagubiony pionek. O, przepraszam, jestem kaczor. Mówi, że jest kaczorem. Kosmiczna bzdura. A może to jakaś Alicja? Alicja? Nie, nie, nie. To zagubiony pionek. Jeżeli to pionek, zatrzymać go! Panie duchu, pomocy! Szybko, zjedz jedną. Przyjrzyj się teraz tej grze z bezpieczniejszej perspektywy. Szachy to gra przemyślanej strategii. Ruchy są matematyczne, bo szachownica ma wzór geometryczny. Szachmat i koniec gry. Bardzo ciekawe. I co teraz? Wiele pól do gry ma kształt geometryczny. Boisko bejsbolowe jest rombem. O, rety. Bez matematyki nie moglibyśmy określić wyniku gry. W piłkę gra się na boisku w kształcie prostokąta. W koszykówce mamy pełno kul, kół i prostokątów. Nawet w klasy gra się na prostokątnych polach. A może pałki? Nie. Gra rozgrywana na polu z dwóch doskonałych kwadratów przy użyciu trzech doskonałych kul i wielu rombów. Innymi słowy, bilard. O, rety! Coś diabła! Umiesz grać w bilard? Jasne! Bija muszę uderzyć w drzwi i nie bije. O, tak! Zobaczmy teraz, do czego mistrz bilardowy używa głowy. Ten facet? Tak.
Uderzana bila musi nie tylko trafić w dwie pozostałe, ale także odbić się od przynajmniej trzech band, zanim uderzy w ostatnią bilę. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Więcej odbić od bandy może się udać tylko mistrzowi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Miał facet szczęście. Szczęście to umiejętności. Żeby grać w bilard, trzeba znać się na kątach. Po pierwsze technika. Uderza bilę z dołu, żeby nadać rotację wsteczną. Bila uderzona z prawej strony toczy się wzdłuż bandy. Takie sztuczki wymagają sporo praktyki. Podła! Jeden, dwa, trzy. To też jest matematyka. O, ta gra wymaga dokładnych obliczeń. Gracz każde uderzenie opracowuje w głowie. Można by grać tak, ale do tego trzeba mieć szczęście. Jest lepszy sposób. Matematycznym przewodnikiem są dla niego oznaczenia w kształcie rombów. Najpierw gracz oblicza kąt uderzenia bili. Następnie stwierdza, że bila uderzana musi odbić się na wysokości rombu numer 3. Potem przygotowuje się do uderzenia, trzymając odpowiednio kij. Ale to też trzeba obliczyć. Strasznie trudne, nie? Jak ma się wprawę, to już nie. Ustawienie kija to czwórka. Teraz proste odejmowanie. 4 odjąć 3 równa się 1. A więc bila powinna odbić się na wysokości pierwszego rąbu. To taki system rąbowy. Kąt uderzenia 2. Ustawienie kija 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 odjąć 2 równa się 1,5. Czyli trzeba uderzyć w środek między pierwszym a drugim rąbem. Łatwizna, teraz ja. Zobaczmy. Jeśli ustawię tu, a uderzę tam, to nie tutaj. Jeśli ustawię tu, 4,5 minus 3, 3,5 plus 4, dodać 2 i... będzie liczenia. Zaraz, chyba muszę uderzyć tutaj. Nie, Donald. W matematyce nie ma zgadywania. To proste. Kąt uderzenia 2. Pozycja kija 3,5. Ile jest 3,5 minus 2? Półtora. To działa, o rady, prosto. Jak uderzę tu, 3,5 plus 4, 4,5 minus 3, podzielić przez 1, to... Bardzo to komplikujesz, Donaldzie. No i co, panie na to powie, panie duchu? Fantastycznie. A teraz najciekawsza ze wszystkich gier. Boisko do tej gry jest w umyśle. O, co się dzieje w tej twojej głowie?
przestarzałe poglądy, partactwa, niewłaściwe koncepcje, przesądy, mętlik. Żeby móc logicznie myśleć, trzeba tu zrobić porządek. Tak, teraz lepiej. Umysł wysprzątany. W tę grę gra się kołami i trójkątami. Wyobraź sobie doskonały trójkąt. Doskonałe koło. Doskonałe koło. Świetnie. A? Włóż do środka trójkąt i obróć. Teraz obróć koło. I co masz? Tak, kule. To pierwszy kształt wymyślony przez ludzki umysł. Odkrój część, a będziesz miał... Szkło powiększające. Tak jest. Soczewka jest odcinkiem kuli. Wszystkie urządzenia optyczne powstały dzięki matematyce. Bo matematyka to o wiele więcej niż tylko liczby i równania. Ale wróćmy do naszego koła i trójkąta. Obróćmy i co mamy? Koło! Koło było podstawą wielu ważnych wynalazków. Umysł potrafi stworzyć niezwykłe rzeczy. Jeśli będziemy obracać trójkąt, to będziemy mieli... Stożek. Przetnij stożek. W stożku pełno jest przydatnych kształtów matematycznych. Przekrój jeszcze raz, kilka razy. W stożku można znaleźć orbity wszystkich planet i satelitów. Bez względu na to, jak go pokroisz, to ciągle jest matematyka. Tak odcięta część po obrocie daje nam snop światła reflektora. Taka część – lustro olbrzymiego teleskopu. Na stożku możemy też znaleźć linię śrubową, a więc świder. I sprężynę. A stąd krok do zegara. Centrala, słucham. Wszystkie wynalazki człowieka zrodziły się w jego umyśle. Możliwości umysłu są nieograniczone. Wyobraź sobie pentagram, Donaldzie. Włóż jeszcze jeden do środka, i trzeci, i czwarty. Nie ma ołówka, który by rysował tak cienko, jak można to sobie wyobrazić. I żaden arkusz papieru nie jest tak duży, by pomieścił wszystkie pomysły. Jedynie nasz umysł potrafi pojąć nieskończoność. Matematyczne myślenie otworzyło drzwi ekscytującym przygodom nauki. O, przepraszam! W życiu nie widziałem tylu drzwi. Każde odkrycie prowadzi do wielu innych. Niekończący się łańcuch. Co z tymi drzwiami? Otwierające się nie chcą. Są zamknięte na klucz. To drzwi do przyszłości. A kluczem jest... Matematyka. Właśnie. Matematyka. Bezcenny skarb nauki zamknięte jest za tymi drzwiami. Za jakiś czas zostaną one otwarte przez dociekliwe umysły przyszłych pokoleń. Mówiąc językiem Galileusza, matematyka to alfabet, za pomocą którego Bóg zapisał świat.